I się rozbudziłem, to jest dobry pomysł. No zrobimy ci odcinek specjalny, unboxing, no bo pokażę ci, co zamówiłem właśnie w firmie Carbohort. No i opowiem właśnie, co najlepiej stosować burówce, żeby pięknie rosła. No a tego nie robię za często, zauważyłem, że większość materiałów to tak po prostu wrzucanie energii z siebie. No a cóż, kwasy humusowe w uprawie burówki są bardzo ważne, humusowe, pulwowe. Zaraz ci pokażę, jak to będzie wyglądać. Podlewamy na wiosnę, w trakcie sezonu. No i właśnie też okres wrzesień jest idealny do zbiora. No bo cóż, dobrze wiemy, że burówka lubi próchnicę. No a to jest właśnie próchnica w płynie. I też, żebym nie zapomniał powiedzieć wam, że to jest produkt ekologiczny. Jest to wywar z węgla brunatnego. To nie jest jakaś chemia i tak dalej. To jest naturalny produkt, też który właśnie mi się pod tym względem bardzo podoba. No to jest unboxing. Muszę tutaj ciekawie dla ciebie mówić, ale też dobrze tutaj kartonik otwierać. Ha! Pięknie. Tak właśnie wyglądają kwasy humusowe. Wszystkie informacje będą tutaj zapisane dzisiaj przeze mnie na stronie owocowapasja.pl, gdzie właśnie takie można sobie zamówić 5-litrowe, nie pudełeczko, ale 5-litrową baniuszkę. No i właśnie podlewanie roślin, nie tylko borówki, sprawia, że lepiej to wszystko rośnie. Zdecydowanie to już tutaj na odcinku pokazywałem drugi, jak nie trzeci sezon. No i u producentów profesjonalnych jest to produkt sprawdzony. Nie jest to jakaś pusta reklama, tylko produkt, który po prostu już jest naprawdę w Polsce przetestowany i robi furorę. Więc jak chcesz zacząć przygodę z borówkami, to też właśnie karmienie takimi produktami dobry pomysł. I też właśnie przy okazji tutaj rolnictwa ekologicznego. 29 września będę brał udział w konferencji online, darmowej oczywiście, z pola do stołu. No i tam właśnie będę w godzinach od 9 do 10. Też wam zostawiam informacje, drodzy widzowie. No i właśnie, co do owocowej pasji i tej konferencji zostawiam w opisie, może w komentarzu. No i co, krótki materiał. Co stosować w borówce z takim tytułem? Źli nie powinniście być chyba, bo odpowiedź dałem. Kwasy humusowe kilka razy w sezonie. No i stężenie kilkuprocentowe, 3-4% z wodą podlewamy. O, tyle. Fajnie, mam 4. Sobie jeszcze zdjęcia porobię i na stronę wstawię. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym materiale.